Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w serii Moja Druga Ciąża. Jest tydzień 18. Czuję się dobrze. Bolą mnie czasem plecy, ale ten ból jest do wytrzymania. Nie mogę długo z jednej pozycji być, dlatego też w pracy to jest męczące i plecy mnie bolą. Zawsze sobie masuję plecy. Jedna rzecz, która mnie zaczęła martwić, to jest moja noga. Lewa. Prawa noga była problemem w ciąży z Lili, ale zrobiłam sobie operację na żylaki po porodzie i chciałam zrobić od razu na dwie, ale niestety nie dało rady zrobić na drugą, bo żeby się pochowały, nie dało rady po prostu zrobić z drugiej nogi i właśnie ona teraz pokazuje mi się z tej gorszej strony, czyli żyły wychodzą wszystkie na wierzch, robi się noga sina. Przy kolanie bardzo duże zgubienie żył jest i one mi się pokazują. Na łydce zrobił mi się taki pajączek, ale ogromny, i przy kostce też mi się zaczynają robić. Noszę cały czas te antyżylakowe pończochy, które są mega, mega obcisłe. Następny filmik Wam je pokażę, bo je właśnie teraz uprałam i mokre są, ale pokażę Wam je w następnym tygodniu, jak one wyglądają. I no noszę je, ale one no coś tam pomagają, nogi aż tak nie bolą, nie ma takiego uczucia jakby na zmianę pogody, czasem łydki tak rwią strasznie, nie mam tego na szczęście, dzięki chyba tym pończoszkom, ale te nogi właśnie i trzeba wysoko cały czas trzymać, jak się siedzi, nogi w górze, a brzuch mi nie pozwala, więc to też taka pozycja i też długo stoję w pracy, więc też to jest problem. I myślę właśnie, żeby ze względu na te nogi, jeżeli będzie się to bardzo pogarszać i znowu będą takie sine jak z Lili, bo już są dość sporo sine, to po prostu przestanę pracować i będę starać się odpoczywać, ale wiecie, jak to jest, jak się ma dziecko, to już nie jest takie hop-siup odpoczywanie. Z Lili w ciąży to był relaks, bo mogłam się położyć i wtedy to był naprawdę odpoczynek dość spory, a teraz trzeba się zająć Lileczką, więc to też jest tak inaczej, ale Lili jest, powiem Wam, bardzo grzeczna, jest naprawdę fajna, bawi się już sama, położy się na podłodze, układamy klocki i ona nie wymaga ode mnie nic tak naprawdę, tak większej uwagi. Przynosi mi poduszki, pod nogi mi kładzie, przynosi mi poduszkę, żebym się położyła i zawsze mówię, to jest mamy, głaszcze mi brzuszek, przytula, jest naprawdę tak kochana i tak już wszystko rozumie. Była u mnie siostra z synkiem paromiesięcznym i ona tak się nim opiekowała. Powiem Wam, że jest tak rozumna, mi się wydaje, że jak na swój wiek jest bardzo rozumna i jeżeli coś się dzieje, ona po prostu wie, o co chodzi. Jak z mężem coś się sprzeczamy, coś tam się kłócimy, to ona zaczyna głośno coś mówić, śpiewać, staje między nami i ona już rozumie, wie, o co chodzi i po prostu wybuchamy śmiechem, że taki mały wyżdąc tutaj nas godzi. To już jest naprawdę bardzo super. Co do Oskarka, brata ciotecznego Lili, mojej siostry synka, Lili pięknie się nim opiekuje i wydaje mi się, że będzie naprawdę wspaniałą siostrą. Brzuszek cały czas mi pielęgnuje, oczywiście. Już teraz zaczęła mi kremować, bo już jest brzuch naprawdę duży, to już ona będzie kremować. Kremik to pokazuje od tu mami, tu. To tutaj muszę kremik dać na rączkę i ona zaczyna kremować brzuszek. Także to też jest super. Taki mój mały pomocnik. Kremuje mi nogi. Słuchajcie, ja tak jak się wykąpię, to tak stanę, ona mnie tak balsamuje i mówi mami, mami. Także to jest super. No te żylaki, jakieś tam maści mam, ale też tak za bardzo, no wiecie jak to używać. To tak, nie wiem czy to pomaga w ogóle. No ale ze względu na te żylaki też chyba przestanę pracować. Przytyłam 5 kg. Już czuję, że przybyło mi trochę kilogramów, ale oprócz tych nóg i pleców czuję się naprawdę dobrze. Męczę się, no to normalne, że już mam te ekstra kilogramy. Dzidzia mnie bardzo kopie, słuchajcie. Mój mąż też już poczuł. 13 tygodniu poczułam pierwsze kopnięcia, a mój mąż poczuł w 17 tygodniu. Także to też było bardzo, bardzo szybko, mi się wydaje. I Lili dotyka brzuszek, ale ona chyba jeszcze nie czuje tych kopnięć. Czasem tak patrzy, wow, mama, co to? Mama, co to? Zawsze się pyta, a co to? Także może to coś, ale jeszcze chyba tak, żeby poczuć, to jeszcze tak nie poczuła.
ale bardzo kopie, bardzo aktywne dziecko będzie. Mam nadzieję, że nie aż tak aktywne jak Lili. Pokażę Wam, jak wygląda teraz brzuszek. Brzuszek jest takiej wielkości. Właśnie teraz to mnie kopie. Zobaczcie sobie. I plecy tutaj. O, tu bolą plecy. I o, tu w odcinku piersiowym i tu w lędźwiowym. Zobaczcie, jaki już brzuch. 18 tydzień. Ojej, wydaje mi się, że jest taka piła ogromna. I to by było wszystko na tydzień 18. Trzymajcie się, kochani, cieplutko i do zobaczenia za tydzień. Pa!